Dziś, proszę Państwa, dzień wyjątkowy dla całej Opolszczyzny, a na pewno dla Korfantowa, ponieważ w tamtejszym szpitalu przeprowadzono nowatorską i pierwszą na Opolszczyźnie operację wymiany stawu kolanowego, którą to operację przeprowadził, proszę Państwa, robot. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiali w programie Rozmowa Dnia. Maciej Dobrzański, kłaniam się bardzo nisko i witam już serdecznie mojego dzisiejszego gościa. To dr Jarosław Szyszka, dyrektor do spraw medycznych Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, pan dzisiaj już po dwóch takich operacjach, jednak pan znalazł czas, by tutaj do nas przyjechać i opowiedzieć o tych bardzo interesujących rzeczach. Jak to się w ogóle stało, że taki robot, takie urządzenie znalazło się w zasobach państwa placówki, państwa szpitala? Znaczy, ja pierwszy raz spotkałem się z robotem ortopedycznym, który pomaga chirurgom w zabiegach, 7 lat temu na kongresie w Rzymie. Są to stosunkowo nowe urządzenia i wówczas już oglądałem możliwości tego sprzętu. Bardzo mi się spodobał i tutaj przez ostatnie 2 lata jeżdżąc już intensywnie, szkoląc się między innymi w Hiszpanii, w Izraelu z lekarzami, którzy wykonują te procedury, szukałem możliwości sfinansowania zakupu takiego urządzenia. W Polsce są 3 różne rodzaje tych półautomatycznych, półautonomicznych robotów. Mhm. Ceny ich wahają się od 2,5 do 5 milionów złotych. Mają różne zastosowania, oczywiście one nie zastępują jeszcze chirurgów całkowicie. Są to urządzenia, które pomagają nam w precyzyjnym wykonaniu zabiegu. I dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, jako właścicielem naszego szpitala, udało nam się zorganizować fundusze. I z końcem roku zakupiliśmy właśnie pierwszy robot na Opolszczyźnie, 3. w Polsce. Czy to było tak, że Urząd Marszałkowski sfinansował w całości ten zakup, czy państwo też partycypowaliście? Nie, to były pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w całości. Mhm. Czyli można powiedzieć, że ostatnie 2 lata pan właśnie przyglądał się za granicą, podejrzewam, że właśnie przeprowadzonym tego typu operacją zbierał pan doświadczenia. To proszę wyjaśnić, jak dokładnie ten robot działa? Robot jest to urządzenie, które posiada kamerę na podczerwień, i my w czasie zabiegu operacyjnego montujemy czujniki wokół stawu kolanowego na podczerwień, które ta kamera widzi. I on swoim procesorem wytwarza sobie jakby wirtualny, przestrzenny obraz i obraz tego stawu kolanowego. Dzięki czemu pomaga mi później w wyborze rodzaju protezy, jej rozmiaru i prawidłowego osadzenia, czyli przecięcia powierzchni kostnych, żeby było to idealne. Co ma skutkować lepszą skutecznością, funkcjonalnością tego stawu. Pacjenci mają wracać szybciej do zdrowia po takich zabiegach. Mhm. Czyli ten robot wykonuje ten zabieg, ale oczywiście wasza obecność jest tam wskazana. To robot nie wykonuje zabiegu. No tak. To jest urządzenie robotyczne. Jakie są wasze obowiązki w czasie takiej operacji? To nie jest coś takiego, jak mają państwo wyobrażenie, że z Gwiezdnych Wojen, że jest to urządzenie, które samo wszystko robi. Jest to urządzenie, które zbiera dane, analizuje budowę stawu, jego biomechanikę, a następnie pokazuje chirurgowi, jak ma wykonać cięcie. Jakby cały zabieg operacyjny od nacięcia skóry poprzez przycięcie tych kości w stawie kolanowym wykonuje chirurg. I tak samo on później osadza tą protezę i zamyka ranę. Natomiast to urządzenie nas wspomaga, sprawdza, czy implanty są właściwie osadzone i gwarantujące prawidłową ruchomość stawu kolanowego. Mhm. Czy te operacje odbywają się w znieczuleniu miejscowym? Nie. To jest znieczulenie lub ogólne, lub znieczulenie podpęczynówkowe, czyli pacjent jest znieczulony od pasa w dół. Zabieg trwa, taki klasyczny zabieg w naszym ośrodku, no, gdzie mamy duże doświadczenie, bo wykonujemy tych zabiegów kilkaset rocznie. W tym roku mamy zamiar przekroczyć 1000 zabiegów endoprotezoplastyki. Trwają średnio około godziny, godziny 15. Pierwsze 2 trwały o pół godziny dłużej. Skrzywa uczenia, nowy sprzęt, nowe otoczenie. Natomiast efekt był bardzo dobry. Pacjenci w dobrym stanie ten zabieg przeżyli. Z kolano miało bardzo dobrą ruchomość, więc rokowania są dobre. W poniedziałek panowie pójdą do domu. Mhm. Jak długo po tego rodzaju zabiegu pacjent musi się rehabilitować? Kiedy można stwierdzić, że on już właściwie całkowicie powrócił do zdrowia? Pacjenci po zabiegach są praktycznie pionizowani, czyli wstają na drugi dzień rano.
Nasza grupa fizjoterapeutów wprowadza tak zwaną wczesną rehabilitację. W pierwszy dzień pacjenci chodzą o kulach, są uczeni poruszania się, są rehabilitowani przez maszyny, które wymuszają ruch w tym stawie kolanowym. Drugi dzień są uczeni chodzenia również po schodach. W trzeci dzień wychodzą do domu. Dalsza rehabilitacja to są codzienne funkcje życiowe i wykonywanie ćwiczeń, które nasi fizjoterapeuci przygotują pacjentom. I praktycznie większość tych pacjentów może trafić następnie na oddziały rehabilitacji z reguły po 2-3 miesiącach od zabiegu, żeby jeszcze jakby doćwiczyć ten staw kolanowy. I okres takiej pełnej rekonwalescencji jest około 3 miesięcy, kiedy pacjent już chodzi i no nie czuje za bardzo, że ma coś tam w kolanie. Tak. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że pewnie większość pacjentów, którzy będą korzystali z Państwa usług, to są osoby w starszym wieku, ale czy można powiedzieć, że po tej operacji te osoby no w zasadzie wracają do takiego pełnego jakby zdrowia i też mogą być no, aktywne w jakiś sposób, też fizycznie jeździć przykładowo rowerem? Tak, no rower to jest jedna z lepszych czynności rehabilitacyjnych po endoprotezoplastyce. Generalnie funkcją jakby oceny skuteczności zabiegu jest to, czy pacjent po zabiegu nastąpiła redukcja bólu, czy nastąpiła poprawa ruchomości stawu i ogólnie, czy poprawiła się jakość jego życia. I to są trzy cele, które chcemy osiągnąć po wykonaniu tego zabiegu. Oczywiście zabiegi endoprotezoplastyki stawu kolanowego są dedykowane osobom starszym. To są zabiegi najczęściej u osób powyżej 60 roku życia. I też efekt ma być taki, żeby oni mogli jakby zgodnie ze swoim wiekiem poruszać się, wykonywać ćwiczenia, jeździć na rowerze, spacerować i to wszystko powinno być dla nich osiągalne. Mhm. Pan jest pionierem tej techniki na Opolszczyźnie, ale wspominał Pan o tym, że to jest trzeci robot taki w Polsce. Gdzie, w których miejscowościach wcześniej już ta technika była stosowana w naszym kraju? Jest pierwszy ośrodek, który zaczął wykonywać te zabiegi, jest pod Warszawą. I dzisiaj właśnie doktor Krzysztof Modzelewski z tego szpitala towarzyszył mi przy tym zabiegu, wspomagał mnie swoją wiedzą i doświadczeniem. Oni już od 2 lat wykonują te zabiegi. Drugi ośrodek zakupił ten robot w Bolesławcu i my jesteśmy trzecim ośrodkiem w Polsce, który tego rodzaju urządzenie robotyczne zakupił właśnie do wspomagania się przy endoprotezoplastyce stawu kolanowego. Jest to o tyle istotne i potrzebne urządzenie, bo ja też orientując się, obserwując te zabiegi, zastanawiałem się, czy ono jest nam niezbędne, czy potrzebne. Tak, bo to jest XXI wiek, jest nowe technologie, precyzja tych zabiegów zdecydowanie wpływa później na efekty kliniczne po wykonanym zabiegu. I stąd zdecydowałem się, że warto takie urządzenie wprowadzić do użycia na naszym oddziale ortopedii, gdzie sam jako specjalista ortopeda pracuję. I liczymy na to, że te efekty będą coraz lepsze i w połączeniu z robotami rehabilitacyjnymi, które również kupiliśmy w grudniu do działu fizjoterapii, które też będą wspomagały właśnie pacjentów po endoprotezach stawów biodrowych i kolanowych. No, wszystko dla dobra naszych pacjentów, żeby to wyglądało na XXI wiek, na medycynę XXI wieku, innowacyjną, nowoczesną i skuteczną. A jak zareagowali pacjenci? Czy już są jakieś zapisy na tego rodzaju operacji? I też jakiego zainteresowania Państwo się spodziewacie? To znaczy, szpital w Korfantowie ma niestety długą kolejkę na endoprotezoplastykę, bo to nie są pacjenci dedykowani do tego rodzaju zabiegu. Mamy pacjentów w kolejce na endoprotezy stawów kolanowych, stawów biodrowych i będziemy u tych pacjentów, którzy jakby możliwości techniczne i budowa stawu pozwala, będziemy u nich stosować właśnie też roboty. A oprócz zabiegów z pomocą robota ortopedycznego będą również wykonywane dalej zabiegi metodą klasyczną. Mhm. Panie doktorze, pewnie wielu z naszych widzów zastanawia się, czy taki zabieg coś kosztuje, jak to właśnie wszystko wygląda, jeśli chodzi o finansowanie przez szpital tej działalności. Jakby mógł Pan właśnie to wyjaśnić naszym widzom? Szpital Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc wykonujemy wszystkie zabiegi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Również zabiegi z użyciem robota ortopedycznego będą zabiegami w pełni refundowanymi. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że koszt wykonania tej procedury jest dużo wyższy niż
endoprotezoplastyki kolana standardowo wykonywanej. Dlatego też przygotowujemy się z kosztorysami, żeby ocenić, ile realnie te zabiegi kosztują i będziemy wnioskować do Narodowego Funduszu Zdrowia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych o wprowadzenie takiej nowej procedury i właściwą wycenę, żebyśmy mogli dalej szerzej rozwijać tego rodzaju zabiegi operacyjne. Czyli Narodowy Fundusz Zdrowia na tę chwilę nie finansuje rzeczy innowacyjnych, tak to można najprościej ująć, tak? No na ten moment jest to, mówię, na tyle nowa rzecz w kraju, że nie mają jeszcze realnych wycen i też oczekują od szpitala, tak jak od nas, że jeżeli będziemy to wdrażać, to wycenimy tą procedurę, ile ona realnie kosztuje i wtedy mam nadzieję, że będzie pozytywny odzew ze strony Funduszu Zdrowia. A panie doktorze, bo chciałbym, żeby to też wybrzmiało. Ile z tych osób, które są ogólnie jakby skierowane na wymianę stawu kolanowego, będzie konkretnie z tej metody mogło skorzystać, o której dzisiaj rozmawiamy? Ja planuję w przyszłym roku wykonać około 500 zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego, z czego z użyciem robota myślę, że minimum 100 zabiegów zostanie wykonanych. To w takim razie życzymy Państwu powodzenia. Dzisiaj żeście to wszystko rozpoczęli, także działajcie z wielkimi sukcesami. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Przypomnę, dr Jarosław Szyszka, dyrektor do spraw medycznych Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Państwu także dziękuję za uwagę, za oglądanie naszego programu i życzę spokojnego, pięknego wieczoru.